Nazywam się Andrzej Paszkiewicz. Urodziłem się 5 czerwca 1941 roku w tutejszym więzieniu kieleckim, tu gdzie w tej chwili przebywamy. W mojej rodzinie dzień 10 lutego 1941 roku był dniem tragicznym, no bo wtedy zostali aresztowani rodzice i rodzina się rozpadła, no bo była rodzina z dzieckiem, matka była w ciąży, wszystko było, wszyscy się spodziewali powiększenia rodziny, a tutaj naraz tragedia, aresztowanie. W tym, że w tym dniu był aresztowany również Józef Bednarski, czyli brat, byli aresztowani również osoby, które były w grupie towarzyskiej związane, no bo przed wojną, ponieważ matka miała 20 kilka lat, ojciec 32, no to były osoby młode i utrzymywały ze sobą jakiś kontakt towarzyski, a kontakty towarzyskie przekładały się w czasie wojny na kontakty wojskowe, bo do konspiracji brało się osoby znane, do których można było mieć zaufanie. Także wiem, że w grupie, która była wtedy aresztowana, był jeden pan, Poldek, który jest na zdjęciach rodzinnych, który został rozstrzelany w pierwszym dniu po aresztowaniu. A wcześniejsze rzeczy to co było? Były spotkania na karczówce. Matka albo ojciec wybierali się na karczówkę na jakieś tam spotkanie ZWZ-u, bo tam była jakaś komórka. Były gdzieś aparaty radiowe, gdzie się nadsłuchiwało wiadomości z Londynu. To w rodzinie się mówiło, że takie rzeczy były przed aresztowaniem. Ale o żadnych akcjach zbrojnych nie było mowy chyba wtedy. Także to była konspiracja, która polegała na zbieraniu ludzi, którzy są chętni do walki z Niemcami. Mama na pewno z ojcem zbroi w ręku nie miała. Bo gdyby broń została znaleziona w rodzinie, to na pewno by do obozu koncentracyjnego nie wzięli, tylko od razu by rozstrzelali. Bo tak się to kończyło najczęściej. I jeszcze było ciemno, przyszło gestapo i od razu przez okno latarkami zaświecili i zobaczyli, że na łóżku, bo na parterze było, można było zobaczyć, co się dzieje w pokoju, zobaczyli ojca i matkę. Niemcy jak przyszli, to pytali się najpierw o Halinę Paszkiewicz, a nie o ojca. Pierwsze nazwisko, jakie wymienili, to było Halina Paszkiewicz, czyli tutaj mieszka Halina Paszkiewicz. Przy aresztowaniu była rewizja w domu i w każdym razie był fotel, który był miękki i w tym fotelu były jakieś tam dokumenty. Hitlerowcy jak badali, no to od razu wsadzili tam rękę i wyjęli te dokumenty. Natomiast były jeszcze gazety z pogrzebu Józefa Piłsudskiego w domu, które przetrwały całą wojnę. I one były gdzieś schowane i tego nie znaleźli. Moja matka, ponieważ była w ciąży, została w więzieniu na oddziale kobiecym aż do rozwiązania. 5 czerwca urodziła dwóch synów, mojego brata Marka i mnie. Byliśmy bliźniakami. W więzieniu byliśmy karmieni tylko piersią. Żadnych innych dodatków do jedzenia nie było. Na początku sierpnia 1941 roku przyszło gestapo i wyprowadziło mamę na transport do obozu w Ravensbrücku. Nas z bratem zostawili na łóżku samych. Ponieważ byliśmy głodni, no tośmy krzyczeli. Tak głośno, że aż się zainteresowali strażnicy. Jeden z nich zawiadomił proboszcza katedry, że tu są jakieś dzieci w więzieniu. Proboszcz, wiedząc o tym, kto to jest, zawiadomił rodzinę i rodzina nas około południa zabrała. Oprócz rodziców aresztowany również był wtedy mój wujek, czyli najstarszy brat mojej matki.
Józef Bednarski, który w ciągu był tutaj w więzieniu 2 tygodnie i w śledztwie, po torturach został zamordowany, po prostu zmarł. Józef Bednarski był harcmistrzem i był szefem chóru katedralnego w Kielcach. Czyli był osobą znaną w środowisku i znaną wśród mieszkańców i poza tym był członkiem ZWZ-u. Jest w pamięć o nim, jest dosyć w rodzinie żywa. O nim się dosyć dużo mówiło, jest dosyć dużo zdjęć, także jest uważany jako człowiek, jako bohater, który nikogo nie wydał, nikogo nie zdradził, a poniósł śmierć męczeńską w więzieniu kieleckim. Był przesłuchiwany i prowadzone było śledztwo przeciwko niemu przez okres prawie 2 tygodni, bo jak był aresztowany 10 lutego, to zmarł 24 lutego. Według opowieści rodzinnych śmierć nastąpiła w wyniku śledztwa. W czasie śledztwa przyszedł gestapowiec z psem i ten pies rzucił się na Józefa. Ponieważ Józef był silny, krępy, bo był stolarzem, więc pracował fizycznie, złapał psa za pysk i rozerwał mu pysk. Wtedy gestapowiec się zdenerwował i rzucił się na Józefa i to były jego ostatnie chwile i wtedy poniósł śmierć męczeńską w wyniku tortur i w wyniku tego, że Niemcy już po prostu nie wytrzymali i skończyli z nim. Ciało zostało oddane rodzinie. I gdy ciało było w Ogrójcu, siostry jego przyszły do Ogrójca, otworzyły trumnę, chociaż tego nie było wolno i stwierdziły, że jest cały skatowany, twarz zniekształcona, paznokcie wyrwane i no, w każdym razie już było, poznali go po rękach, po drobnych częściach ciała, które świadczyły o tym, że to jest Józef Bednarski. Natomiast ze mną było inaczej. W domu trzeba było mnie zacząć karmić, więc dwie siostry starsze mojej mamy szukały mamki tak zwanej, czyli osoby, która by mnie nakarmiła. Była to pani Cedros z Nowej Słupi, były jakieś kobiety z Kielc. W każdym razie nie za bardzo mi szło jedzenie obcego pokarmu. W związku z tym zachorowaliśmy na odwodnienie. I mój brat młodszy, bo ja byłem pierwszy, on był drugi, nie wytrzymał tego i zmarł w połowie 13 czy 15 sierpnia. Natomiast mnie, moja matka chrzestna, która była Ślązaczką, ale była też członkiem konspiracji, załatwiła, że ja jestem dzieckiem osoby, która została zaresztowana w łapance. Utajniła to, że matka i ojciec byli członkami ZWZ. Wywieźli mnie do Krakowa, do szpitala i tam za pomocą transfuzji krwi wymienili mi krew i uratowali mi życie. Zostałem w rodzinie z bratem starszym, Edwardem, który był 3 lata ode mnie starszy i wychowywany byłem przez dwie ciotki. Starsze siostry mojej matki, które były niezamężne, no i w ten sposób, w jakiś sposób dotrzymaliśmy do końca wojny. Mama w tym czasie była w Ravensbrücku. Oczywiście wysyłano przeróżne informacje na ten temat. Również mój ojciec wiedział, że ma bliźniaki, bo w Oświęcimiu jeszcze wtedy żył. W każdym razie przysłał z Oświęcimia 9 czy 10 listów, bo raz na miesiąc wolno było wysłać list. Natomiast matka z Ravensbrücku
tych listów od matki jest o wiele więcej. Z tym, że z Ravensbrücku udawało się jeszcze wysłać listy nielegalnie, czyli po prostu wynieść do najbliższego miasteczka, jak tam Fürstenberg chyba, i stamtąd pocztą jakąś wysłać do Kielc. Także są listy z Ravensbrücku po polsku pisane, a nie pod kontrolą niemiecką, gdzie było zawsze jedno zdanie. Ich bin gesund und fühle mich gut. Jestem zdrowy i czuję się dobrze. Każdy list mojego ojca z Oświęcimia zawiera tą słynną formułkę. O śmierci mojego ojca Aleksandra Paszkiewicza to wiemy tylko tyle, co było z listów. Ostatni list był z bloku śmierci. Pierwszy list był z bloku chyba trzeciego, potem był chyba szósty, a ostatni list jest z bloku jedenastego, czyli z tego bloku, gdzie, z którego więźniowie szli pod ścianę. I według domniemań naszych jego życie zakończyło się pod tą ścianą w Oświęcimiu. W telegramie, który przyszedł z Oświęcimia, było napisane: zmarł na serce. Prawdopodobnie kula była w serce. Czyli tu się władza niemiecka nie pomyliła. Zmarł na serce. Z moją matką, jak byłem w Oświęcimiu, to zawsze pod ścianą śmierci zostawiamy znicz, a potem idziemy do krematorium, gdzie prawdopodobnie jego ciało zostało spalone. W Oświęcimiu. I to są nasze miejsce pochówka jego. Natomiast na Kieleckim cmentarzu, gdzie mamy grób rodzinny, jest tylko napisane: Aleksander Paszkiewicz zginął w Oświęcimiu. Jest jego miejsce pamięci w Kielcach na cmentarzu. Matka przeżyła Ravensbrück. W 1945 roku przewieziono ją do Hamburga, do następnego obozu. I z Hamburga w ramach akcji hrabiego Bernadotta szwedzkiego została wywieziona w ostatnich dniach wojny, czyli na samym początku maja, przez Danię do Szwecji. To była cała grupa więźniarek, prawie 1000 osób zostało uratowanych z więzień, z obozów koncentracyjnych i była w Szwecji. W Szwecji była do jesieni. Oczywiście na początku było 2 miesiące kwarantanny, była odpowiednio żywiona, no bo ważyła około 35-40 kilo, więc to była cała sprawa medyczna, żeby te osoby w jakiś sposób doprowadzić do normalnej wagi, normalnego życia. No i potem transportem przyjechała do Polski. Mając tylko jedzenie ze Szwecji, po 2 dobach jazdy przyjechała do Kielc i z dworca na piechotę przyszła na ulicę Śniadeckich, gdzie myśmy mieszkali. Na ulicy Śniadeckich to jest stary budynek. Mury zewnętrzne są z kamienia, grubości około 70 cm. I okna mają dosyć duże, szerokie parapety. Te parapety w zasadzie były takie jak stoliki. I myśmy z bratem całe nasze dzieciństwo siedzieli na tych parapetach i patrzyli przez okno na ulicę. No bo na parterze to widać było wszystko, co się na ulicy dzieje. I w tym dniu, to było rano, gdzieś godzina 10, 11, siedzieliśmy z bratem na parapecie i przyszła pani, która się zatrzymała przed oknem i zaczęła płakać. Brat się zerwał, starszy, poleciał do kuchni, do ciotki, mówi: przed oknem jest jakaś pani, która płacze. I za chwilę pani nie było, dzwonek do drzwi, w drzwiach stanęła moja matka. A płakała, bo zobaczyła nareszcie swoje dzieci. Żywe wtedy już. Wiedziała, że dzieci są zdrowe, że nie czytała o nich, tylko zobaczyła. Natomiast do obozu w różny sposób zostały przekazane nasze zdjęcia. Ponieważ moja ciotka jedna, żona wujka brata matki, który był artystą malarzem, miała w Krakowie zakład fotograficzny i miała prawo nosić aparat fotograficzny.
bo była zawodowym fotografikiem. Zrobiła kartkę z życzeniami wielkanocnymi, z zajączkiem, z jajeczkami i między tymi jajeczkami było dwóch chłopców, dzieci. To były zdjęcia brata i moje. I tą kartkę wysłała do Ravensbrücku. I moja mama, będąc u tak zwanej sztubowej, zobaczyła na stoliku to zdjęcie, znaczy tą kartkę i poznała swoje dzieci. Ale kartki nie dostała. Mogła ją tylko obejrzeć. Dopiero po jakimś czasie inne koleżanki się za nią wstawiły i tą kartkę mam do dzisiaj w domu. Nasze zdjęcia zostały wysyłane w mydle. Było wysyłane mydło i do środka były włożone malutkie zdjęcia. I mama ma też mi cały czas miała taki mały medalik z naszymi zdjęciami, który trzymała na szyi. I z tym medalikiem też wróciła do kraju. Z naszymi zdjęciami. Takie jedno półtoroczne dziecko właśnie jest na tym zdjęciu.